Witam Was wszystkich w kolejnym poradniku. No jak, no ale trzeba Wam chyba nagrać, trzeba Wam do główek wbić pewną rzecz. Także na początku jeszcze skinsmanki, strona, która jest do wymieniania swoich skinów. Crafty na niej są, można sobie powyciągać. Polecam z kolem zone robić transakcje, bo naprawdę jest spoko. No zresztą zobaczcie, dzisiaj to. Wy wysłaliście, ja wyciągnąłem, polecam. Można sobie połapać rzecz, takie na przykład holoski, dużo warte. Dobra, a więc kolejna osoba u nas dostała takiego otobana. I powiem w ten sposób, to jest ważne naprawdę i to, to nie jest jakby, mówię poważnie w tym momencie. Odpuśćcie sobie pisanie komentarzy na e, Steamie. I dosłownie, napisanie komentarza na Steamie w stylu plus rap, pewnie za to nic nie dostaniecie i można. Napisanie jakiejś wiązanki miłych słów, pewnie też. Ale w momencie, kiedy ktoś zaczyna wyzywać kogoś pod profilem, wklejać jakieś dziwne rzeczy. I tak dalej. O ile nie zawsze to się musi zakończyć banem, i co najgorsza, i tego nigdy kurwa nie róbcie, naprawdę, poważnie tego nie, nie róbcie. tego Dostaniecie unbana, jak to zrobicie, tak, bo to, 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 to nie jest coś, za co nie ma unbana. Raczej każdy chyba dostaje unbana, który robi coś takiego. Ale no, po co sobie strachu w ogóle napędzać? Jeżeli chcecie, Żeby ktokolwiek z wami zrobił jakąś transakcję, dodajcie go na Steam. I napiszcie mu to w wiadomości prywatnej. Nigdy na profilu. Nie piszcie o transakcjach na profilu. Bo automat Steama jest po prostu nieubłagany. Jeżeli powiesz na przykład coś na zasadzie Hej, wystawisz jeszcze więcej tych naklejek na buffie? Hej, czy TAP250 jest na sprzedaż? Cześć, mam ofertę co do twojego itemu XYZ. Nie. Po prostu nie. Jedyne, co może Was spotkać, to jest właśnie taki komunikat, jaki przed chwilą widzieliście na Waszym koncie. Czego Wam nie życzę. Oczywiście, dostaniecie za to Unbana, ale mówię to jest po to, żeby po prostu nie było nerwów z tym, bo jest to po prostu bezsensowne. No, ale jak chcecie, to sobie piszcie. W sensie poważnie, no jeżeli komuś nie przeszkadza to, że może dostać bana, a może to przyspieszyć jego transakcję, bo tak może być najzwyczajniej w świecie nie jest to jakieś, wiecie, no to, to, to nie jest przestępstwo jakieś, że o, nie rób tak, bo umrzesz, tylko coś na zasadzie po co sobie wyłączać konto na 2-3 dni, czy tam na 24 godziny, tylko dlatego, bo chciałeś coś kupić. No, to tyle. Taki apel.